Polska jest w osobie, Tomasz Lubelski. Obecnie w tabeli zajmuje 5. miejsce. Myślę, że grupa jest w tym roku bardzo ciężka. Wiele zespołów predysponuje do walki o pierwszą ligę. Bardzo mocne zespoły mają. Dlatego też zespoły teoretycznie słabsze też mają dobre zespoły. Też dobre ze składy mają. Tak więc ten rok zapowiada się bardzo ciężkim rokiem tutaj dla wszystkich zespołów, bo z każdym przyczynkiem trzeba grać na 110% swoich możliwości, no i nie ma łatwych meczy. Wiadomo, my mamy bardzo dalekie wyjazdy. Najkrótszy wyjazd nasz to jest 120 km do Łańcuta, a najdłuższy 430 do Szczyrku. Tak więc praktycznie większość meczów, właśnie ponad 300 km mamy, na ciężko się gra na meczach wyjazdowych. No ale mówię, przyjechaliśmy, żeby pograć, żeby zdobyć punkty, bo są to bardzo istotne punkty, żeby nie walczyć o utrzymanie, tylko żeby walczyć o coś więcej. Dlatego takie mecze są bardzo istotne. Ale mówię, przeciwnik jest bardzo, grał z zespołami, które teoretycznie walczą o pierwszą ligę, tak bardzo mocnymi, i na pewno chce w tym meczu ten zdobyć punkt. I myślę, że będzie bardzo ciekawy mecz.